Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tak jak obiecywaliśmy, jesteśmy dzisiaj na locie u kolegi Tomasza Rumińskiego. Wczoraj towarzyszyliśmy właśnie kolegom z oddziału Toruń 0326 w miejscowości, no i tutaj się zaczyna, Brzozówka, ale to jest tak naprawdę Głogowo, bo po tej stronie akurat miejscowość się nazywa Głogowo, a po przeciwnej stronie ulicy drogi tej numer 10 jest Brzozówka, a w ogóle to jest sekcja Lubicz. Także tam kolega lotuje, tak jak mówiliśmy, tam jest około 60 hodowców, ale kolega tutaj w oddziale 0326 po tych trzech lotach jest na razie na pierwszym miejscu, tak? Tak, zgadza się. To jest bardzo udany sezon chyba dla Ciebie jest teraz w tym roku. Oj, trochę nam wieje, to nie wiem, czy będzie słychać, ale myślę, że jakoś sobie poradzimy. Sezon jest udany, dlatego że też oprócz tego, że jesteś na pierwszym miejscu, to jeszcze w bardzo imponującym stylu, bo z tego co wiem, to chyba konkursy te pierwsze to Twoje gołębie zgarniają, tak? Tak, no pierwsze też był sezon. 20. Chodźmy tutaj, może przejdziemy, może będzie mniej wiało. O, niestety musimy tak troszeczkę się osłonić od wiatru, tak? No, także z pierwszego lotu miałem 21 na oddział, 38 po 31 moich gołębi. Ogólnie stoję też w konkursie na 120 pary kładzonych. Drugi lot też tam 120 pary włożyłem, 86 w konkursie. Z czego na 16 pierwszych gołębi tylko 10 gołębi. I trzeci lot też na 15, 17. Słyszymy właśnie, bardzo wieje. Dzisiaj gołębie zostały wypuszczone o 6, tak? 6:30, to jest, mamy teraz 9:30, to 3 godziny są w powietrzu, także przy takim wietrzu, bo to jest wiatr trochę w plecy wieje, także możemy się też niedługo jej spodziewać. Zobaczmy, tutaj jest bardzo niebo takie już w chmurach mocno. Tutaj niektóre nawet na deszczowe wyglądają, a wczoraj tutaj mocno padało, ale miejmy nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało gołębiom tutaj przybyć. Tutaj wracając jeszcze do gołębi kolegi Tomasza, przypomnijmy, wtedy kiedy tu kręciliśmy fotoreportaż prezentujący hodowlę kolegi Tomka, mówiliśmy o tych gołębiach, które akurat reprezentowały Polskę na wystawie europejskiej w Bukareszcie. Tam jego gołąb zdobył złoty medal i teraz zapytamy, czy z tych gołębi, które teraz się tak sprawdzają, tak wysoko, właśnie z tej samej Faber-Maczyńskiej, tej rodziny, tej rasy. Te najlepsze nie lotują, zostały cofane, ale jej siostry to super lecą. I one się sprawdzają. Czyli ci, którzy, czyli widzimy, że ci, którzy kupili, to mogą tutaj sobie na listach przeglądać, zobaczyć, że te gołębie tutaj z tej hodowli się w tym roku bardzo, bardzo tutaj u kolegi Tomasza sprawdzają. Dzisiaj na lot dałeś ile gołębi? 124. 124. Zaczynałeś jaką ilością? 126. Jednego gołębia zgubiłem na drugim locie. Aha, czy, a jednego nie dałeś dzisiaj, tak został? Znaczy zostały tam trzy, bo tam trzy nie nadawały się. Aha, rozumiem. Czyli tutaj kolega postanowił zatrzymać te parę ptaków tutaj w gołębniku. No dobrze, zobaczmy, popatrzmy. Tak wygląda ten gołębnik. Tutaj są, widzę, trzy wloty przygotowane, tak? Trzy czy cztery masz? Trzy wloty. O, zobaczmy tutaj te gołębie. W tym gołębniku nie będziemy na razie wchodzić, bo my już ten gołębnik znamy. Tam pokazywaliśmy u Tomka wtedy, kiedy kręciliśmy tutaj fotoreportaż jego hodowli. Pokazywaliśmy, jak tam wygląda, także nie ma potrzeby, żebyśmy to teraz pokazywali ponownie. Natomiast tutaj możemy co tylko popatrzeć jeszcze, jaka pogoda jest, okolica. No i będziemy czekać na przylot gołębi. Czekamy na gołębie. Jeszcze tych nie ma. Która jest godzina, Tomek? 9:42. Z reguły tutaj koledzy już sygnalizowali zawsze wcześniej, na razie nie mam jeszcze żadnego sygnału, żeby tutaj w Toruniu komuś się pojawiły gołębie. Ale jeszcze zapomnieliśmy się kolegę zapytać dokładnie właśnie, bo oddział wczoraj na lot cały zakoszował gołębi. 5200, tak? To jest dużo, widzimy. Także bardzo dobra ilość, taka duża. I jeszcze co ciekawe, odległość jest jaka? 358. Do Ciebie tutaj. A Ty masz najbliżej czy najdalej położone? Jednym z dalszych. Jednym z dalszych pomiarów jest. O. Zobaczmy, czekamy, widzimy te chmury, które tutaj nam troszeczkę przyniosły też wiatr, tą, takie przylotne opady, które wczoraj były, też tutaj były. Także dzisiaj miejmy nadzieję, nie ma, no zobaczymy, może się zaczną niedługo już te gołębie pojawiać. Tomek na to liczy, w każdym bądź razie tutaj tak, wypatrujemy. Wypatrujemy wspólnie tutaj właśnie, one jakby normalnie to powinny przyjść z którego kierunku? Znaczy się, no, mamy północny zachód. I stamtąd się odbywa lot. Tak, no zobaczymy, będziemy obserwować. Pojawiły się gołębie, wprawdzie bardzo, bardzo wieje, słyszymy. Pierwsze cztery gołębie są, pojawiły się znienacka, ale tutaj chmury już ciemne się na deszcz prawie zbierają, ale gołębie się pojawiły, cztery, tak jak widzimy. Tomek je woła, oczywiście nieodzownym takim elementem jest akurat kubeczek taki z kukurydzą, on ma tam wsypaną, widzimy. Ty wiesz co, że nie zauważyłem nawet skąd przyleciały.
wiatr jest właśnie bardzo mocno, widzimy. Zaraz Tomek zobaczy, no nie wiem czy słychać mnie dobrze, ale wiatr na pewno. Jak tam? Ale to są te, które się spodziewałeś jakieś? Mieliście typowanie jakieś typowane? Dobrze? No, my się schowiemy tam może troszeczkę dalej, bo tutaj wiatr niestety uniemożliwia nam. No pierwsze cztery mamy, na razie nikt nie dzwonił jeszcze tutaj z kolegów. To zobaczymy, albo nie mają, albo nie zdążyli zadzwonić jeszcze, ale zobaczymy zaraz. Popatrzmy. No te chmury nam tutaj wiatr zawiewa i właśnie tak jakby z kierunku troszeczkę, nie? Z południa, południowy w zachód tak wiatr jest, no. Się schowamy tutaj pod wiatę. Nie będzie tak wiatru, zobaczmy jeszcze zsiada następny. O, są tam. Tutaj nam wylecą pewnie tutaj. O, są. Cztery kolejne. I tak jak przewidziałeś, Tomek. O, są, tu widzimy. Jak te odbiją się wszystkie, siądą, to będzie ich 8. Jakiego systemu używasz? Taurisa. To jest popularny bardzo system tutaj. Tam na punkcie wkładań w brzozówce kilka było punktów do AMC, do Taurisa, do co tam jeszcze? Wizjony też macie? O, Tomek, już Tomek. O, tam jeszcze, nie, tam jest. Kto to dzwonił, kolega? Kolega dzwonił tu z sekcji, ale jeszcze nie ma. Nie ma gołębi jeszcze? O, są tu, widzimy. Widzimy tutaj, tak. Czyli była jedna grupa, cztery gołębie, cztery i trzy teraz kolejne. No ale walczą naprawdę z dużym wiatrem teraz, to cały czas widzimy, wieje. Wy to, koledzy, na pewno słyszycie, może nie tyle co widzicie. No, do połowy nam jeszcze daleko, ale miejmy nadzieję, że będą się pojawiały zaraz też kolejne. O, i słyszymy. 11, tak, naszych obliczeń. Tutaj wynika 2 razy po 4 i 3. Popatrzmy w międzyczasie, czy się pojawia coś tutaj jeszcze zza tych chmur, ale na razie nic nie ma. Tam się samolot pojawił. Nie wiem, czy go widać. Tam daleko same jeszcze wielkie samolot. Też, tak, tu raczej nie. Czyli 11, zgadza się? 11? 11. Teraz mamy typowane, przyleciały takie coś, bo ja miałem 4. Dobrze. Na razie jeszcze ciekawe jak u kolegów, ale to będziemy wszystko widzieli. Kiedy listy macie do oglądu? Zawsze wtorek, środa? No, gdzieś tam pojmy. No, czyli będziemy mogli sobie na stronie oddziału 0326 zobaczyć, jak te gołębie będą sklasyfikowane. Patrzą tam, słońce jest za chmurami, tylko w niektórych miejscach przeziera. Natomiast tutaj nad nami to są chmury. Pojawił się tutaj jeden gołąb. Zobaczmy, pikuje to. O, wiatr mu naprawdę, zobaczmy, ciągle jest ten wiatr. I jeszcze jeden, tak, właśnie mówiłem, że dwa. O, sobie tutaj krążą. O, i już mamy wtedy razem 13 gołębi i tak widzieliśmy, przyszły właśnie z południowego zachodu, nie? Tak pozawijają, no. Łatwiej wtedy jest tak pod wiatr tutaj dosiąść na wlotach. Krótka przerwa, nie trwała ta tutaj długo, ile to było? Parę minut tylko. Kolega jeden sygnalizował, o jest, właśnie tu przeoczyliśmy. Kolega sygnalizował ze złotori, że ma też, tak? 5 sztuk, tak? Złotoria to tutaj 10-12 km bliżej położona miejscowość, tam przy Lubiczu bardziej. O, o, są następne. Ale te przewiane, jeszcze dwa, widzisz? 6 jest. Te już przewiane są, to jest całkowicie z tamtej strony, o tutaj jeszcze. Z tamtej strony przychodzą.
458 km. Tu było dzisiaj dla nich do przelecenia do kolegi Tomasza. Siada. No i oczywiście, tak jak wczoraj u Sebastiana, tutaj to wreszcie na każdym locie koledzy na pewno poinformują też o, czy mają gołębie, czy nie. Chyba więcej. 18 sztuk będziesz miał tu. 18 sztuk mamy. Z tego co ja tutaj się doliczyłem, patrzymy jeszcze na okolice. Są jakieś? Są dwa, o, tu widzimy. Trzy nawet, no. Ale z wysoka schodzą, nie? Wysoko. Widzimy, jak walczą z wiatrem. Ale ładnie wychodzą. Kiedy już wylądują, naprawdę nie trzeba czekać na wejście. Jak już widać, że przyzwyczajone, nauczone wchodzenia. Także to już będzie chyba z 21 według mnie chyba. Zaraz dokładnie się dowiemy. Widzimy nas słońce tutaj za chmur. Teraz wyjrzało. Ile? 19. O, troszeczkę się pomyliliśmy. O, tu widzimy. Słońce się pojawiło. I może z tego kierunku też zaczną jakieś jeszcze więcej gołębi przylatywać. Ale już nadciągają też inne chmury. O, dzisiaj chyba po południu to deszczowo będzie, nie? Tak to wygląda. Zobaczymy. O której macie dzisiaj tam w brzozówce? O 17:00 otwarcie zegarów. Tu jest kolejny. Tu widzimy czerwony taki białolotek. Pstry, czerwony pstry taki. Samiczka to jest? Słońce wyszło i troszeczkę się cieplej zrobiło, od razu lepiej. Tutaj 11 stopni jest, dzisiaj nie jest za ciepło, ale to widać nie przeszkadza ptakom, żeby powracały. Bardzo wysoko mamy dwa następne gołębie. O, tutaj nad nami przyleciał. O, jeszcze sobie krąży, a tutaj jeden już, o, myślałem, że już wyląduje. O, to co, teraz już jakby wspólnie, no, zobaczmy. To będzie 22. 22 już chyba, nie? 22. Jest bardzo wysoka, widać, schodzą. Ciężko nam nawet popatrzeć, bo słońce niestety razi. Tak źle, tak niedobrze, jak go nie ma, to zimno. Jak jest, to razi. O, jest. Nie, to inny. To jest inny. Tam widać, o, jest. Wszystko południowego zachodu. No. Trochę widać je zniosło. Ale to tak można powiedzieć z kierunku, prawie. Z zachodniego, tak. Północny zachód wprawdzie powinien być, ale... Co? Jo, bo to pod słońce musimy patrzeć, także no niestety... O, jest. O, o, zobaczmy. Krąży, krąży, ciągle. Dwa. O, 3-4 są, zobacz. Nie, to nie były jego etapy. Te gołębie, które tam... Niestety nie możemy pokazać, bo pod słońce są akurat. Ze słońca znaczy się. Ale popatrzmy, jak będą wyglądować. Ten wiatr im trochę przeszkadza, nie? O! 3, 4. A gdzie czwarty? Aha, czwarty. Próbuję, ale widać, że wiatr mu bardzo przeszkadza. O! Widzieliśmy. Kto tam dzwonił?
Ale też mieli lot podobny taki? Znaczy godzinę później puszczone, ale bliżej mieli 260. Czyli tutaj 26 chyba już będzie. Co? Nie, tamto inne gołębie to czyjeś. Nie, czy to twoje te trzy co tam. Nie, za nisko. To nie te. Tutaj jest dużo hodowców też, którzy mają gołębie, tak, a nie biorący udział w lotach, także tutaj można w powietrzu też znaleźć inne ptaki, które nie są na... 26, no to się zgadza. Trzy kolejne są, to już będzie około 30, ale wiatr, naprawdę wiatr, dzisiaj mają tutaj spory, przeciwny taki wiatr do pokonania, że no, niełatwo tak im wylądować jest. Widzieliśmy jak walczą tutaj nad gołębnikiem. O! Tam są te dwa i bardzo wysoko. I teraz zobaczmy. Słońce niestety. O! Ciężko się też filmuje. Wiatr na pewno, głos jest zniekształcony. O. I weszły. To będzie ponad 30 już, nie? Około 30. Do połowy jeszcze daleko, przypomnijmy, 124 gołębie na locie. I tak sobie nadlatują w małych grupkach, po 2, 3, góra 4. Tam na początku były takie dwa razy, a tak z reguły jest po kilka tylko. 2, 3 sztuki. Walczył. O. I wchodzi. Zimy. Gołębie taką metodę na wiatr znalazły, że pod wiatr starają się z tej strony właśnie wylądować zawsze. Na ostatnich lotach on tak grupą tak przylatywał, czy też tak teraz pojedynczo w mały zespół? Przeleciało 5 i tak co chwilę, co minutę tak po 5 po 10 siadały. Tak, bo przylatują właśnie w po 1, 2, 3 sztuki. Tak. Słyszymy, bo na pewno głos bardzo jest zniekształcony. W tradycji stało się zadość na tym locie. Dwa przyleciały podobnie. Pod wiatr sobie tak radziły, żeby wylądować i też grupą tylko dwa. 30 kilka gołębi już będzie. No i tak podejrzewam, że będziemy długo jeszcze oglądać. No tak nie zlecą się mówić przy takim. Zobaczymy. Cztery kolejne gołębie się pojawiły. To już będzie około 45 razem. Chmury się coraz ciemniejsze już pojawiają. Słońca coraz mniej. Praktycznie już chyba nie wyjrzy dzisiaj tutaj. Ciężka sprawa. Ciężka sprawa. No. Ale u kolegi Tomka 40 i parę sztuk już jest. Tam około 46, już będzie 7. Koledzy tutaj dzwonili teraz jacyś. Słyszymy jak wiatr wieje. No właśnie on nam trochę przeszkadza w relacjonowaniu. Ale tak już jest z pogodą. Wiatr coraz mocniej wieje, ale gołębie dochodzą ciągle. To już około 50 będzie prawdopodobnie, nie? No, około 50. Pomału się do połowy zbliżamy. No, pogoda się zapowiada. Dzisiaj chyba deszczowe będzie popołudnie. Zobaczymy zresztą. Nie mogą zlecieć, z dachu jest. No, ale teraz te 50 parę sztuk już będzie u kolegi Tomka. Później jeszcze się dowiemy, mówię wieczorem, kiedy zadzwonimy, ten ile do momentu otwarcia zegarów, ile ich będzie. Będziemy pomału też kończyć naszą relację. Widzimy, w weekend nam się udało odwiedzić kolegów i w Czersku, kolegę Sebastiana, kolegę Tomka, też byliśmy w Toruniu. Będziemy mogli sobie to wszystko spokojnie pooglądać na naszym kanale. O, a w międzyczasie mamy
kolejnego ptaka. Więc, także Tomek, dziękujemy bardzo, gratulujemy, bo zdaje się, że będą to, nie chcę zapeszyć, ale te gołębie ponownie to będą jedne chyba z pierwszych tutaj w oddziale. Życzymy powodzenia i podejrzewam, że się jeszcze nie raz spotkamy tutaj, czy na locie, czy po prostu tak, kiedy będziemy się dowiadywali, co nowego w hodowli kolegi Tomka jest. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia, dobry lot.